Maksymilian Kolbe, czyli człowiek, który, ku mojemu zdziwieniu, znajduje się na wielu internetowych listach najważniejszych postaci II wojny światowej. Posłuchajcie więc historii Franciszka Nina. Raimund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Królestwie Polskim, będącym wówczas częścią Cesarstwa Rosyjskiego. Był drugim synem tkacza Juliusa Kolbe i położnej Marii Dąbrowskiej. Jego ojciec był etnicznym Niemcem, a matka Polką. Miał czterech braci i wkrótce po jego urodzeniu rodzina przeniosła się do Pabianic. Silny wpływ na życie Kolbego wywarła w 1906 roku wizja Matki Boskiej. Później opisał ten incydent tak. Tego wieczoru zapytałem Matkę Bożą, co się ze mną stanie. Potem podeszła do mnie, trzymając dwie korony, jedną białą, drugą czerwoną. Zapytała mnie, czy jestem gotów przyjąć którąś z tych koron biały oznaczał, że powinienem wytrwać w czystości, czerwony, że powinienem zostać męczennikiem. Powiedziałem, że przyjmę je obie. W 1907 roku Kolbe i jego starszy brat Franciszek wstąpili do franciszkaninów. Później w tym samym roku zapisali się do niższego seminarium w Lwowie. W 1910 roku Kolbe otrzymał pozwolenie na wstąpienie do nowicjatu, gdzie wybrał imię zakonne Maksymilian. Wyznał swoje pierwsze śluby w 1911 roku, a ostatnie śluby w 1914 roku. Kolbe został wysłany do Rzymu w 1912 roku, gdzie uczęszczał na papieski Uniwersytet Gregoriański. W 1915 uzyskał doktorat z filozofii. W tym samym roku kontynuował studia na papieskim Uniwersytecie Świętego Bonaventury, gdzie w 1919 bądź 22 roku uzyskał doktorat z teologii. Źródła różnią się. W trakcie tych badań wybuchła I Wojna Światowa. Ojciec Maksymiliana Julius wstąpił do legionów polskich Józefa Piłsudskiego walczących z Rosjanami o niepodległą Polskę, wciąż ujarzmioną i podzieloną między Prusy, Rosję i Austrię. Julius Kolbe został złapany i powieszony przez Rosjan jako zdrajca w stosunkowo młodym wieku 43 lat, co było traumatycznym wydarzeniem dla młodego Maksymiliana. Podczas studiów był świadkiem gwałtownych demonstracji przeciwko papieżowi Pieszowi X i Benedyktowi XV w Rzymie. Wórcami tych protestów byli masoni. Sam opisuje to tak. Umieścili czarny sztandar pod oknami Watykanu. Na tym sztandarze ukazany został Archanioł Michał, leżący pod stopami triumfującego Lucyfera. W tym samym czasie rozdano niezliczone broszury ludziom, w których w haniebny sposób zaatakowano Ojca Świętego, czyli papieża. Wkrótce potem, 16 października 1917 roku, Kolbe zorganizował Armię Niepokalanej, która za wstawiennictwem Matki Boskiej działała na rzecz nawrócenia grzeszników i wrogów kościoła katolickiego, a konkretnie masonów. W 1918 roku Kolbe przyjął święcenia kapłańskie, a w lipcu 1919 roku powrócił do niepodległej Polski. Był aktywnym w krzewieniu kultu Niepokalanej Maryi Panny, był zdecydowanie przeciwny ruchom lewicowym, w szczególności komunistycznym. Od 1919 do 1922 roku wykładał w krakowskim seminarium duchownym. Mniej więcej w tym czasie, podobnie jak wcześniej w Rzymie, zachorował na gruźlicę, co zmusiło go do długiej nieobecności w obowiązkach nauczycielskich. W czasach przed antybiotykami gruźlicę powszechnie uważano za śmiertelną. Najlepszym sposobem leczenia był odpoczynek i dobre odżywianie. W styczniu 1922 roku Kolbe założył miesięcznik rycerz niepokalanej. A w miarę rozszerzania jego działalności w 1927 roku fundował nowy klasztor franciszkaninów pod Warszawą. W latach 1930-1936 podjął szereg misji w Azji Wschodniej. Przybył do Szanghaju w Chinach, ale nie udało mu się tam zorganizować nic konkretnego. Następnie przeniósł się do Japonii, gdzie od 1931 roku. Prowadził klasztor franciszkański na obszarze Nagasaki. Kolbe rozpoczął wydawanie japońskiego wydania rycerza niepokolanej. Założony przez niego klasztor pozostaje widoczny w kościele rzymsko-katolickim w Japonii. Kolbe kazał wybudować klasztor na zboczu góry. Według wierzeń Shinto nie była to strona najlepiej przystosowana do harmonii z naturą. Jednak kiedy Stany Zjednoczone zrzuciły bombę atomową na Nagasaki, klasztor przetrwał. W przeciwieństwie do katedry Niepokalanego poczęcia, która znajdowała się na zboczu góry, która przyjęła. Główną siłę wybuchu. W połowie 1932 roku Kolbe wyjechał z Japonii do Indii, gdzie założył kolejny klasztor, który od tego czasu jest zamknięty. Kolbe powrócił do Polski w 1933 roku na kapitułę generalną zakonu w Krakowie. Kolbe wrócił do Japonii i pozostał tam do czasu wezwania na kapitułę w Polsce w 1936 roku. W 1938 roku uruchomił rozgłośnię radiową Radio Niepokalanów. Po wybuchu II wojny światowej był jednym z nielicznych zakonników, którzy pozostali w klasztorze, gdzie zorganizował tymczasowy szpital. Po zajęciu miasta przez Niemców aresztowano go 19 września 1939 roku, ale został zwolniony 8 grudnia. Odmówił przyjęcia niemieckiego obywatelstwa w zamian za uznanie jego etnicznego niemieckiego pochodzenia. Po zwolnieniu kontynuował pracę w swoim klasztorze, gdzie wraz z innymi braćmi udzielał schronienia uchodźcom z Wielkopolski, w tym dwóm tysiącom Żydów, których ukrywał przed prześladowaniami niemieckimi w klasztorze w Niepokalanowie. Kolbo otrzymał zgodę na dalsze publikowanie utworów religijnych, choć znacznie zmniejszono zakres. Klasztor nadal działał jako wydawnictwo, wydając szereg antyhitlerowskich publikacji. 17 lutego 1971 roku klasztor został zlikwidowany przez władze niemieckie. Tego dnia Kolbe i czterech innych stało aresztowanych przez Gestapo i osadzonych w więzieniu w Pawiaku. 28 maja został przeniesiony do Auschwitz jako więzień 16670. W dalszym ciągu pełniąc funkcję księdza, Kolbe był poddawany brutalnym szykanom, w tym biciu i chłostom. Kiedyś został przemycony do szpitala więziennego przez zaprzyjaźnionych więźniów pod koniec lipca 1941 roku. Jeden z nich uciekł z obozu, co skłoniło zastępcę komendanta obozu do wybrania 10 mężczyzn na śmierć głodową w podziemnym bunkrze, aby powstrzymać dalsze próby ucieczki. Gdy jeden z wybranych mężczyzn, Franciszek Gajowniczek, zawołał moja żona, moje dzieci Kolbe, zgłosił się na ochotnika, aby zająć jego miejsce. Według naocznego świadka, który był wówczas asystentem woźnego w celi więziennej Kolbe, prowadził w więźniu w modlitwie. Za każdym razem, gdy strażnicy go sprawdzali, stał lub klęczał na środku celi i spokojnie patrzył na wchodzących. Po dwóch tygodniach głodu i pozbawienia wody, przy życiu pozostał tylko kolbę. Strażnicy chcieli opróżnić bunkier, więc dali kolbę śmiertelny zastrzyk. Mówi się, że Kolbe uniósł lewą rękę i spokojnie czekał na śmiertelny zastrzyk. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku, a jego szczątki zostały skremowane 15 sierpnia. 12 maja 1955 roku Kolbe został uznany przez Stolicę Apostolską za Sługę Bożego. Został ogłoszony czcigodnym przez papieża Pawła VI 30 stycznia 1969 roku, beatyfikowany jako wyznawca wiary przez tego samego papieża w 1971 roku i kanonizowany jako święty przez papieża Jana Pawła II w 1982 roku. Po kanonizacji papież ogłosił Maksymiliana Kolbe spowiednikiem i męczennikiem miłosierdzia. Franciszek Gajowniczek, człowiek uratowany przez Kolbego w Auschwitz, przeżył Holokaust i był obecny jako gość zarówno podczas uroczystości beatyfikacyjnych, jak i kanonizacyjnych. Po jego kanonizacji do ogólnego kalendarza rzymskiego włączono święto Maksymiliana Kolbego. Jest jednym z dziesięciu dwudziestowiecznych męczenników przedstawionych na posągach nad wielkimi zachodnimi drzwiami anglikańskiego opactwa Westminster w Londynie. Maksymilian Kolbe jest zapamiętany w kościele anglikańskim 14 sierpnia. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii kanał Światowa Historia. Trzymajcie się. Cześć.